adwentowa czekoladka spotkała matkę z okropnym, nieznośnym dzieciakiem. Dzieciak rzeczywiście dawał z siebie maksimum. Biegał, potrącał i zaczepiał ludzi w parku. Właził do każdej napotkanej kałuży i gonił wszystkie napotkane psy. W ogóle nie reagował na zakazy, prośby i groźby bezradnej mamy. W dodatku od czasu do czasu wrzeszczał w niebogłosy albo zjawiał się z jakimś dziwacznym przedmiotem znalezionym w krzakach i domagał się, aby mama schowała go do reklamówki. Gdy odmawiała łagodnie, tłumacząc, że nie prowadzi składowiska śmieci, dzieciak wybuchał wielkim płaczem, wzbudzając zainteresowanie przechodniów. I tak bez przerwy, pożaliła się mama. Nie wiem, co w to dziecko wstąpiło. Jeszcze kilka miesięcy temu to był taki miły dzieciak, a teraz po prostu strach się z nim gdziekolwiek pokazać. W międzyczasie dzieciak podszedł bezszelestnie i z całej siły kopnął adwentową czekoladkę. Przestań, 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 zaczęła krzyczeć na cały park jego matka, a czekoladka na wszelki wypadek zwiększyła dystans do malucha. To może niech go pani odda do domu dziecka albo do adopcji, ostrożnie doradziła adwentowa czekoladka. Zwariowała pani? Przecież to moje ukochane dziecko, oburzyła się matka, wzięła nieznośnego dzieciaka na ręce i szybko odeszła.